Witam Was. Dzisiaj jest 14 kwiecień. Dalej jesteśmy na tej miejscówce. Nic się przez te święta nie wydarzyło. Było spokojnie. Ale po wczorajszym deszczu, jak widzicie tam, jest mgła. Wcześniej tam widziałam od w oddali domy. Nie wiem, czy to mgła, czy to chmury, ale bardzo to fajnie wygląda. A z drugiej strony, zaraz tam trochę siebie z boku, nie ma tej mgły. Jest, chociaż w oddali są też te chmury widać, ale jest już miasteczko w dole widoczne. Dla mnie w każdym razie, jak się odwrócę, to je widzę. Nie wiem, jak na kamerce. Burzy nie było takiej strasznej, troszeczkę tylko popadało coś tam. Ale ja mimo wszystko wzięłam tą miskę na samego zobaczenia, jak to będzie wyglądało. Zaraz Wam pokażę, ile napadało. Miska jest. No, woda nie jest jakaś rewelacyjna. W sensie czysta widać jest, ale kurz się zebrał pewnie z dachu. Ale żeby coś tam, nie wiem, tak sobie myślę, żeby może coś przeprać, coś z tego zrobić. Akurat tutaj najwięcej wody leciało i dlatego postawiłam sobie tutaj tą miskę. Zobaczymy, może taką małą, drobną przepierkę zrobię, tylko że teraz jak nie ma słonka, to nie za bardzo bym chciała robić, bo nie chcę suszyć w kamperze. Idę, bo Amelka czyta, więc trzeba posłuchać trochę. Dobrze. Zobaczymy, czy po tych trochę deszczach jakaś rzeka jest. Czy coś się zostało? Teraz będzie most. I patrzymy się, czy pusta? Sucha? O, jest woda. O, jest woda. Czy jednak trochę popadało? Popatrz tutaj, ile wody. O, czyli trochę wystarczy popadać, bo w sumie dużo nie padało dzisiaj aż tak mocno, ale jak tak wszystko z tych gór spływa, no to trochę w końcu taka rzeczka się malutka robi. No, nawet ładna ta rzeczka wyszła.
Patrzcie, tutaj jest mapa. Tu blenduje dom, jak pokazał. A tutaj się pisze. I tak. A tu kolejna mapa. Tu jedzie. Jesteśmy już w kolejnym miejscu. Tam o 10:00 podjechała, raczej na pewno nie specjalnie do nas. Chociaż nie wiem. Podejrzewam, że to jest jej praca, polegała na tym, żeby tam wszystko sprawdzić, co się i jak dzieje. No i akurat napatoczyła się na nas. O tym, że ktoś jedzie, powiadomiła mnie Kici, nasza Eli. Bo patrzę się na nią przez okno, ona tak przycupnęła, tu biegła, później szybko wbiegła pod kampera, mówię, o, ktoś tam idzie, coś idzie, bo może to tak sobie pomyślałam, albo jakieś zwierzę, albo mówię, człowiek, no i wyglądam, wychylam tam, patrzę, auto zatrzymało się od nas, tak z 20 metrów przed nami. I się zastanawiał, co ma zrobić, co nie. No to ja mówię do Ameli, pakujemy się już, bo to nie ma sensu czekać na policję, jeżeli ktoś dzwoni. Ale później pani podjechała, wytłumaczyła mi, że tu wjechałam, żeby wypuścić kota. Widziała kota, zapytała się, czy kot jest mój. Powiedziałam tak, że jak tylko złapię kota, jadę dalej, okej. Troszeczkę jeszcze postała, popatrzyła się na nas, tam dalej odjechała. No ja się zebrałam, spakowaliśmy, Eli wyjątkowo dała się szybko złapać, jak nigdy, myślałam, że będzie dłużej, da więcej czasu, no ale to jest, nie wiem, taka jakaś dziwna sytuacja, kiedy chcę, żeby kot się nie dał złapać, to on się daje złapać, no ale dobra, spakowaliśmy się i tak nie mieliśmy, bo szykujemy się zawsze wieczorem czy rano, raczej staramy się już teraz tak szykować, żeby nie było później niespodzianek. A teraz stoimy w takim pięknym miejscu, jechaliśmy przez piękne góry, mgła i wszystko. Trochę tego na filmiku zobaczycie. No i tak się jedziemy i pytam się Ameli, głodna jesteś? A tak nie ma, tak ciężko jest. Odpowiada, tak, jestem głodna, no tak jak słyszeliście. A ja mówię, dobra, no to jak tylko znajdziemy jakieś miejsce, parking, no to się zatrzymam, ugotuję obiad i tak dalej. No i patrzymy 50 metrów dalej. Taki fajny placek, zaraz wam go pokażę. Przyjechaliśmy z tamtej strony. Jak widzicie, tutaj jest teren taki, że można sobie piękne widoki pooglądać. Są też tam tablice informujące, ale pięknie. No widać deszczowo. No robię dzisiaj więcej kilometrów, no bo jak jest deszczowo, kot się, jak widzicie, kręci koło kampera. Już nie jest jej tak gorąco, jak jest ciepło. Więc wytrzymuje jazdę kamperem, więc trzeba wykorzystać to. No widzę, że Kicia coś tam wącha. Trzeba to wykorzystać. Tu jest taka tablica informująca, co i jak o tej miejscowości pokazane, co można zobaczyć. No tutaj akurat na tej tablicy tak nie widać. A ja tutaj. No. Na pewno jak tu jest pogoda piękna, jest co zwiedzić, zobaczyć. Są tutaj, widzę, takie chyba tam w dole albo rzeka płynie, albo taka wyrwa w tej ziemi. Więc idziemy teraz do tablic. No, to jest widać jakieś
Jakieś widzę groty. Tutaj jakaś grota. O, ten budyneczek widzimy tu. Zaraz wam pokażę. Widzimy go. Przybliżę. O, czyli widać. Tutaj się leci woda? No nie wiem. A tak sobie stanęłam kamperem. Więc mamy placek dla siebie, bo podejrzewam, że przy tej epidemii nikomu się nie chce zatrzymywać. I każdy jedzie do siebie, każdy swoje sprawy załatwia i leci. Dobra, idę, bo obiadek się gotuje, więc idę zobaczyć, co tam jest. Ale piękny widok. Ślicznie to wygląda, takie zapadlisko w dół. Staramy się dojść do tego krzyża. Zobaczymy, czy nam się uda. Ale tam nie będziemy. Idziemy, no przecież, no wiecie, jak to jest. Idziemy na spacerek z mini, bo to trzeba iść, co nie? W tych czasach chodzić dużo. O, tutaj nie, tędy nie. Nie ma jak do tej drogi dojść, widzę. Trzeba inny sposób znaleźć, jak dojść do tamtej ścieżki. Weszliśmy troszeczkę wyżej. Może tutaj się da dojść. Na razie idziemy po mokrym terenie. Ja już letko buty mam mokre. Nogawki też, bo jednak idziemy przez tą trawę. Ale co się nie robi, żeby przejść się na spacerek? Amalka, tylko uważaj na błoto, żeby nie wejść. Myślę, że jednak tutaj też nas to wszystko ograniczy. Ale jest podmokły teren. Trochę popadało i od razu jest wszystko, ziemia cała jest mokra. A widać tutaj nawet sarenka sobie szła. Sarenki. Raczej na razie widzę jedną. Jeden taki ślad. Ścieżka. No, myślałam, że już nie zejdziemy, ale zobaczymy. Może to przedwczesna radość. Kici nam Eli pokazała drogę. No ale my nie możemy ulicą iść. Chodź, Amelka. Idziemy tutaj, tylko pomalutku. Bo można tu się poślizgnąć. Wszystko jest mokre. Buty na pewno będą do prania. Ale zobaczymy. Idziemy na razie taką ścieżką. Idziesz, Amelia? Pomalutku. No, pomalutku. Dasz radę? A ile ci, zaraz ci podpowiem. No, jedna kamelka dała radę. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy tutaj. O, to chyba jest jakiś szlak nawet. Czyli jednak mi się wydaje, że uda nam się tu zejść. Bo widzę szlak żółto-biały. No, nikt nie daje chyba takiego szlaku. Jeżeli tutaj nie ma zejścia, może trzeba teraz widzi. O. Może teraz bardziej trzeba uważać, bo padało. Ale myślę, że się powinno udać. To dlatego ten parking tam był. Jest. Dlatego, żeby sobie tędy. O, jest, już jesteśmy na dobrej drodze. Dzięki Kici, że pokazała nam, którędy iść. Nie, ja mówiłam. Tak. No tak, Kicia poszła, a ty powiedziałaś, że idźmy tam, gdzie Kicia, tak? Tak. No.
Czyli obydwie. Najpierw Kicia pokazała, a Mela powiedziała, żeby iść za kotem. No. Więc nie jest tak źle. Trafiliśmy na tą drogę, co chcieliśmy trafić. A zobaczymy, czy... No, idzie. No, tutaj może byśmy wjechali, ale byśmy za ta... No, tu mogliśmy wjechać kamperem i się wtedy zatrzymać. Ale to nie byłaby taka już atrakcja, jak teraz trzeba było znaleźć miejsce. Gdzieś tam kamper na jakiejś skarpy, gdzieś tam ulica jest. O, widzę, widzę tam w oddali płotek, a to jest jeszcze dalej. Idziemy zobaczyć tutaj, jak to wygląda. Uważaj, Amelka, żebyś nie wpadła w poślizg. O, woda, widać, śmieci naniosła. Tradycyjnie. Tu jest twarde, to Amelka, chodź tędy. Bo tutaj, ale pięknie. Piękny widok. Amelka, stań tu, zrobię ci zdjęcie. O, jest. No. Idziemy. Tak. O, jest. Ale ty butów, błota ile masz? 3 to. Mniej. Zobacz. Zobacz, ile kilogramów dźwigasz. Musisz się dobrze wytrzepać, bo to wszystko waży. Weź tu dobrze wytrzep nóżkami. Mocno po. No to teraz o trawę. Spróbuj. A tutaj droga każe tu do góry i tam do domu. Dobra. Gdzie co? To było. U nas w Polsce też coś takiego jest podobnego, tylko bardziej mi się wydaje ciemniejsze są i trochę mniejsze. Tak się właśnie zwijają. Amela niewyhasana. Jeszcze by chętnie gdzieś poszła. A my tak szybko dotarliśmy. Ten czas. Raz, dwa. Upływa tak pomalutku. Nie jest w ogóle zmęczona, bo gdyby była zmęczona, to chętniej by jechała. A teraz nie chce jej się chyba iść, co nie? Jechać dalej. No. A trochę. Jeszcze inna sprawa. Żeby nie było. Jesteśmy tutaj w tych pięknych terenach. Fajnie spędzamy czas. Jeszcze Amela chce na jeden spacer iść, to gdzieś będziemy musieli dalej kawałek podjechać i coś poszukać sobie innego, tak? No. Bo widzimy, że ma taki mały niedosyt ma. Już dawno w sumie nigdzie tak daleko nie chodziliśmy. Ostatnie święta to tylko kawałek gdzieś tam do tej wody szliśmy. I to wszystko. Jak taki jakiś stonoga jakaś, nie wiem. Tam widzę trochę. No. Sporo tych nóg ma. Spacerek nam się udał, chociaż na koniec mocno się rozpadało, więc wracaliśmy. Oczywiście buty, wszystko, spodnie brudne. Ale jak tutaj jeszcze sobie chwilę odpoczywaliśmy i wygrywałam dla was filmik, to takie podjechała tutaj pani takim wielkim autem. Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać.
sama w samochodzie, rękawiczki, maska. Robi zdjęcia oczywiście kampera po to, żeby chyba zadzwonić. Udała się w tamtą stronę do góry, pojechała. No i długo nie czekaliśmy. Jakiś, jak sobie myślę, że ktoś przyjedzie albo policja. Ale już to sobie robimy naprawdę na luzie, bo po prostu panikują ludzie. Nawet, nie wiem, zatrzymać się na chwilę nie można. Nawet jakbym dłużej tu stała, to po prostu, tak jak mówię, jest pies, jest kot. Za chwilę przyjechał tutaj pan, zaparkował, też robi zdjęcia. Zobaczycie te samochody, jeden i drugi. Na zdjęciach oczywiście zamarzę tablice rejestracyjne, ale po to wam pokażę te zdjęcia, żebyście widzieli, że tutaj do tej całej akcji ochrony terenów, wjazdów, przecież jak widzicie, to jest jakiś taki zatoczka, taki jakby parking, nie jest to ani w lesie, ani nigdzie, jest to przy drodze, czyli nawet z tego okazuje się, że w ramach tej zarazy nawet na takich parkingach nie można stać, parkować i tak dalej. No ale dobrze, pan na tyle był jeszcze odważniejszy niż ta pani, bo ta pani uciekła ze strachu, jak ja weszłam i zdjęcia jej chciałam zrobić. A ten pan spokojnie porozmawialiśmy, wytłumaczyłam, że jestem w drodze do swojego kraju, że tutaj planowałam godzina, góra dwie odpocząć i jechać dalej. No okej, wcześniej tylko jedynie coś tam mówił, zanim zaczęłam tego tłumacza, wyciągnęłam o policji, że będzie dzwonił na policję, ale później widocznie zrezygnował, najwyżej przyjedzie pewnie po dwóch godzinach czy tam wieczorem i sprawdzi pewnie, czy pojechałam. No właśnie, akurat jesteśmy spakowani, najedzeni, obiadek zjedzony i w drogę lecimy dalej, znaleźć jakiś parking do przenoszenia. Fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and bed of sapon everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kid's always crying. I've been thinking about all the captains that we left in a wasted planet. I thought I had it all together, but I'm waking up sad. You don't need to show your faded love anymore to them.
czasami właśnie tak jest, że nie ma pomarańczowego, jest tylko czerwone, zielone światła bez pomarańczowego, albo jest pomarańczowe i nagle jest czerwone. Pomarańczowe jak mruga oznacza, że możesz jechać i nagle może się pojawić czerwone. No, częstotliwość mrugania zmienia, kiedy już zaraz zapali się czerwone światło. Zobaczymy, o tak jak tutaj już zaraz mruga. Można było się za chwilę spodziewać, że będzie czerwone.